Historia króla Ezechiasza, którą słyszymy w pierwszym czytaniu, czy też jej fragment, pokazuje nam dwie bardzo ważne rzeczy. Jesteśmy mniej więcej 720 lat przed Panem Jezusem. Tyle jeszcze czasu do Jego narodzenia się, kiedy rządzi król Ezechiasz. I są takie przede wszystkim trzy ważne wydarzenia z historii tego króla. Pierwsze wydarzenie, kiedy wojska Asyrii zdobywają Samarię, państwo północne, i też wędrują w stronę Jerozolimy, aby ją zdobyć. Królestwo Judy jest przerażone. Potężny król Sennacherib, król asyryjski, wysyła swojego posłańca i mówi: ja was teraz wszystkich zniszczę. No więc król Ezechiasz i cała Jerozolima są przerażeni. Ale król odnosi się do proroka Izajasza, mówi: co mamy robić? Izajasz mówi: no, módl się, wołaj do Pana i Pan uratuje, tak jak obiecywał wiele razy. I rzeczywiście król Ezechiasz idzie przed oblicze Pana i modli się. Modli się bardzo mocno, bardzo szczerze. I Pan przez Izajasza daje obietnicę: uwolnię Judę, uwolnię Jerozolimę. I tej nocy anioł pański powalił dziesiątki tysięcy żołnierzy w obozie asyryjskim. No i król Sennacheryb zwija namioty i, mówiąc bardzo potocznie, zwija się na północ do swojego kraju, do Asyrii. Jerozolima zostaje uwolniona. Drugie wydarzenie ważne z życia Ezechiasza to to, o którym słyszeliśmy. Król zachorował bardzo ciężko. Na tyle mocno, że Izajasz przychodzi i mówi: królu, sprawa jest krucha, no będziesz umierał. Wszystkie swoje sprawy uporządkuj, no bo twój czas nadszedł. No i po raz drugi król przeżył mocno tę zapowiedź śmierci, więc płacze rzewnie, jak słyszeliśmy, i bardzo piękną modlitwę zanosi do Pana. Jest na tyle mocna, że my regularnie powtarzamy ją w brewiarzu, w modlitwie brewiarzowej. Bardzo piękna modlitwa. I jak słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu, Pan przez Izajasza mówi: no dobrze, to uzdrowię cię. Dodaje 15 lat do jego życia. I to jest drugie wydarzenie. Wydarzenie trzecie, które następuje bezpośrednio po tym fragmencie, który czytaliśmy. Król Babilonii tym razem, to były dwa mocarstwa, które rywalizowały ze sobą, Asyria i Babilonia, więc Asyrię Pan Bóg wygnał i teraz przychodzi babiloński posłaniec do króla i mówi: królu, królu, może ty byś się z nami sprzymierzył, bo słyszeliśmy, że twój Bóg pognał Asyrię, no to sprzymierz się z nami. I tu niestety nasz dobry król Ezechiasz popełnia bardzo poważny błąd, ponieważ przyjmuje tych posłańców babilońskich i mówi: to ja wam pokażę całe królestwo. Pokażę wam, jak jest pięknie, pokażę wam skarbiec, pokażę wam naszą obronę, jaką mamy. No tak sobie popatrzycie. I zaraz po tej wizycie posłańca babilońskiego przychodzi Izajasz i mówi: królu, czy ktoś nie był u ciebie? On mówi: tak, Babilonia, to potężne mocarstwo, przyszli do mnie. No to znaczy, ja też jestem kimś ważnym, ale nic im nie pokazywałeś. Pokazałem im wszystko właściwie. Cały skarbiec, mury obronne, wszystko. I Izajasz mówi: no to gratuluję, bo Pan Bóg mówi wyraźnie, że to wszystko, co pokazałeś, zostanie zabrane do Babilonii. Minie niewiele czasu, aż Babilonia przyjdzie jako wróg i pokona nas. I to wszystko, czym ty się szczyciłeś przed królem babilońskim, zostanie zabrane. Jest to dla mnie niesamowite, że dwa razy król Ezechiasz reaguje pięknie, modlitwą. Za trzecim razem modlitwą już nie reaguje. Tak jakby diabeł atakował go na różne sposoby. Najpierw chciał go przestraszyć, potem przez chorobę. No i wreszcie łapie go poprzez pychę. Król Ezechiasz mówi: nie, to ja jestem mocny. Jak przychodzi do mnie posłaniec króla babilońskiego, to muszę być kimś. I być może podobnie jest w naszym życiu. Diabeł będzie atakował nas na rozmaite sposoby. Będzie próbował podejść nas tak, żebyśmy ostatecznie postawili na sobie. Abyśmy uznali siebie w jakimś sensie za bogów, za tych, którzy mogą decydować. I też jest mocne, że król Ezechiasz poprzez modlitwę otrzymuje potężne łaski. To jest niezwykłe, ale za trzecim razem, kiedy przybywają Babilończycy, król już nie zwraca się do Pana Boga. Zwraca się do siebie, stawia na siebie. Więc być może i my musimy być faktycznie ostrożni i to wszystko, co nas dotyka, to, co przychodzi na nas, odnosić do Pana Boga. Troszkę tak, jak też w Ewangelii dzisiaj,
Kiedy Pan Jezus wędruje z głodnymi apostołami, którzy zrywają kłosy w szabat i jedzą, faryzeusze komentują to, mówiąc, ale tego nie wolno robić w szabat. Jezus mówi ciekawą rzecz. Macie rację. Jest przepis, że nie wolno jeść, zrywać kłosów. To nawet nie chodziło o jedzenie, tylko chodziło o gest, że trzeba było pozrywać kłosy, zetrzeć je tak, żeby dmuchnąć, oczyścić i zjeść ziarna. Samo zjedzenie nie było zakazane, ale ta czynność czyszczenia była przez prawo zakazana. I Jezus mówi, w porządku, macie rację, że tego nie wolno robić, ale jest pewien drobiazg, którego nie zauważyliście, który przeoczyliście. Tu jest coś więcej niż szabat. Tu jest Pan szabatu. Tu jest Mesjasz. Okej, badacie Pisma, czytacie i trochę rozumiecie, ale nie zrozumieliście najważniejszego, że Pisma spełniają się we mnie, że to ja jestem istotą, a nie zachowywanie prawa. Więc z nami może być podobnie. Może nam się wydawać, że robimy dobrze wiele rzeczy, ale ostatecznie czy odnosimy się do Pana Boga? Czy pytamy Go, czy pokazujemy Mu to, co robimy? Panie, czy to jest dobre? Czy Tobie się to podoba, co ja robię? Więc myślę, że to słowo dzisiaj nas zachęca do takiego ufnego zwracania się do Pana Boga jako do Ojca. Bóg nie jest jak faryzeusze, który tylko przez lunetę patrzy i mówi, nie, tego nie wolno robić. Czemu to robisz? No znowu źle? Fatalnie. Nie, Pan Bóg nie jest kimś, kto kieruje się prawem. On ustanowił prawo, żeby nam pomóc odkrywać, co nie jest dobre. Ale sam jest Ojcem, który wtedy, kiedy robimy coś nie tak, przychodzi, żeby nam pomóc, podnieść, wskazać, co jest dobre i też dodać siły do tego, żebyśmy mogli czynić to, co Jemu się podoba. Niech Pan obdarzy Was pokojem.